zgłoszonej przez grupę radnych, zgłoszonych wniosków. I pierwszy z wniosków. Grupa radnych wnosi o zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na promocję o kwotę 200 tysięcy złotych z zakupu usług pozostałych, dział 750, rozdział 75.075, paragraf 43.00, zakup usług pozostałych i jednocześnie zwiększenie wydatków na dotację dla klubów sportowych, dział 926, kultura fizyczna i sport, rozdział 92.604, instytucje kultury fizycznej, paragraf 28.20, dotacje dla klubów. Zmianę argumentujemy zakończeniem roku rocznicowego, stulecie państwa, 750-lecie Koreniowa, stulecie uzyskania praw wyborczych kobiet, co nie wymaga już takich nakładów na zwykłą promocję gminy. Zauważamy znaczny wzrost aktywności klubów sportowych i osiągane sukcesy, na przykład w piłkarzy, bokserów, lekkoatletów w kategoriach juniorskich i dziecięcych, co według nas wymaga większego wsparcia. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 10, 11 przeciw. Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Ministrów. I kolejny wniosek. Grupa radnych wnosi o zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na zadanie 109.00.003 budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie, dział 600, transport i łączność, rozdział 600.04, lokalny transport zbiorowy, o kwotę 7.500.000 z paragrafu 60.59 wkład własny gminy. I może przegłosujmy najpierw tę pierwszą część wniosku, jeżeli... Proszę? No to dobrze. Zwiększając wydatki, następujące pozycje. Jedynka, kwota 100 tysięcy złotych, nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą opracowanie koncepcji zintegrowanej komunikacji miejskiej gminy Goleniu ze Szczecinem. Dział 600, transport i łączność, rozdział 600.04, lokalny transport zbiorowy, paragraf 43.00, zakup usług pozostałych. 2. Kwota 300 tysięcy złotych, zwiększenie kwoty na zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego obywatelskiego, wydatki majątkowe, rezerwa celowa na to zadanie wymieniona w paragrafie 5 ust. 2 uchwały. Trójka, kwota 400 tysięcy złotych na zadanie opracowanie dokumentacji na modernizację GTK, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Czwórka, kwota 100 tysięcy złotych na zadanie dokumentacja ścieżki pieszo-rowerowe od wiaduktu na S3 do Bączewia, 600 transport i łączność, rozdział 616, drogi publiczne gminne, paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Piątka, kwota 100 tysięcy złotych na zadanie zakup koszy ulicznych na terenie wiejskim, dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 903, oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4020, zakup materiałów i wyposażenia. Szóstka, kwoty 2 500 000 na zadanie modernizacja Alei Róż, dział 600, transport i łączność, rozdział 616, drogi publiczne gminne, paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Siódemka, kwota 200 tysięcy złotych na zadanie projekt przebudowy wraz z infrastrukturą ulicy Słonecznej w Pińskach Wielkich, dział 600, transport i łączność, rozdział 616, drogi publiczne gminne, paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ósemka, kwota 2 miliony na zadanie budowa linii ścieżek rowerowych ulica Przestrzenna Wojska Polskiego Armii Krajowej w trybie zaprojektuj i zbuduj, dział 600, transport i łączność, rozdział 616, drogi publiczne gminne, paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dziewiątka, kwota 1 000 000 złotych na zadanie ścieżka rowerowa w trybie zaprojektu i zbuduj, dział 600, transport i łączność, rozdział 614, drogi publiczne, powiatowe, paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dziesiątka, kwota 500 tysięcy złotych na zadanie 109.000.000.028, dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych miejskich w mieście w Goleniu, dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 915, oświetlenie ulic,
placów i dróg, paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Kwota 300 tysięcy na zadanie przebudowy wojska, przebudowa wojska szkolnego przy Szkole w Gdyńskach Wielkich, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80-101 szkoły podstawowe, paragraf 60-50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie przed chwilą wniosku? Proszę o naciśnięcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziewięć głosów za, 12 przeciw. Wniosek nie uzyskał akceptacji Wysokiej Rady. Proszę Państwa, tym sposobem przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały budżetowej. Wraz z autopoprawkami, które przed chwilą przegłosowaliśmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem budżetu gminy Goleniów na rok 2019? Wraz z autopoprawkami. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się. Budżet, proszę Państwa, gminy Goleniów na rok 2019 został.